W jednym z poprzednich filmów widzieliśmy, w jaki sposób mnożenie macierzy przez wektor, tak jak tutaj mamy macierz 2 na 2, mamy wektor o dwóch współrzędnych, więc jak pomnożymy tę macierz przez wektor, dostaniemy nowy wektor. W jaki sposób na to mnożenie można patrzeć jako na pewną transformację zdefiniowaną przez macierz T, no, która z jednego wektora robi inny wektor, tak jak tutaj, prawda? Z wektora 2, 1 robi wektor 0, 5, 0, prawda? No i teraz, jeżeli wybierzemy układ współrzędnych na płaszczyźnie, prawda, osie, jednostkę, punkt 0, no to każdy taki wektor jest reprezentowany przez pewien punkt, albo na odwrót, prawda? Albo każdy punkt reprezentuje pewien wektor, czyli możemy tutaj o tym myśleć jako o pewnej transformacji na płaszczyźnie. Teraz zobaczymy to samo dla kilku punktów, zobaczymy dla trzech punktów, no i zastanowimy się, czy taka macierz definiuje nam transformację wielokątów. Tak, w tym przypadku będzie to trójkąt. Czyli co? Czyli mamy tę naszą macierz T, no i właśnie, moglibyśmy policzyć, co to jest T razy P. Mielibyśmy jeden wektor. Mielibyśmy też wektor T razy Q, to byłby drugi wektor. I T razy R. To byłby trzeci wektor przetransformowany, no i moglibyśmy przemnożyć te trzy macierze przez siebie. Ale zauważmy, że mnożenie macierzy ma taką własność, że jeżeli tu mam macierz 2 na 2, teraz ja mogę skonstruować z tych trzech wektorów taką macierz o dwóch wierszach i trzech kolumnach, mianowicie stawiając te wektory jakby jako kolejne kolumny. T, P, znaczy P, druga kolumna to byłby Q, i trzecia kolumna to byłby wektor R. I teraz, jak mnożymy macierze, to reguły są takie, że kolejne kolumny tej macierzy, która jest wynikiem mnożenia, powstają przez mnożenie macierzy T przez kolejne kolumny tej macierzy po prawej. Czyli innymi słowy, to będzie macierz, której kolejne kolumny będą takie. T, P, T, Q i T, R. Czyli pierwsza kolumna będzie TP, druga kolumna będzie TQ i trzecia kolumna będzie TR. Tak? I to będzie macierz 2 na 3. No, czyli mogę to zrobić za pomocą jednego mnożenia macierzy, mogę znaleźć obrazy tych trzech wektorów. Wtedy mogę to nazwać, prawda? Te kolejne kolumny tej macierzy, która powstaje z iloczynem, mogę nazwać P', Q' i R'. I to będą moje przetransformowane przy pomocy macierzy T punkty P, Q i R. No dobrze, to teraz napiszmy jawnie to wyrażenie, czyli macierz T jest 2, 1, minus 1, 2. Teraz mam tak, macierz, te kolejne kolumny, to jest tak, 2, 1, potem jest minus 2, 0 i potem jest 0, 2. No dobrze, i teraz liczymy. Czyli tak, pierwsza współrzędna to jest 2 razy 2 plus 1 razy 1, to jest 5. Potem jest 2 razy minus 2 plus 1 razy 0, to jest minus 4. I potem jest 2 razy 0 plus 1 razy 2, to jest 2. I teraz drugi wiersz, minus 1 razy 2 plus 2 razy 1, to jest 0. Potem minus 1 razy minus 2 plus 2 razy 0, czyli to jest 2. I minus 1 razy 0, 0 plus 2 razy 2, to jest 4. Czyli to są nasze nowe wektory, to są nasze przetransformowane wektory P', Q' i R'. No, zobaczmy teraz, może narysujmy to wszystko, zobaczmy, co nam powstało. Czyli tak, P to jest wektor 2, 1, raz, 2, 1, czyli tu jest P, punkt i wektor P. Potem Q, wektor Q, minus 2, 0, raz, 2, minus 2, 0, czyli tu jest. I wektor R, 0, 2, tu jest koniec wektora R. Czyli mamy trzy punkty, czy też trzy wektory i w ten sposób powstał nam pewien trójkąt.
prawda? Możemy połączyć te trzy wektory. Takim. I dostaliśmy pewien trójkąt. No dobrze, i teraz rysujemy wektor P', to jest 5, 0. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tu jest P'. Q' jest minus 4, 2, czyli 2, 3, minus 4 i 2 to jest raz, 2. Tu jest wektor. Zmienimy kolor. Tu będzie wektor Q'. No i 2, 4, wektor R'. 2, 4, raz, 2, 2, 3, tu będzie. No dobrze, może oznaczę teraz punkty tymi samymi literami, co wektory, czyli tu miałem P, P', Q, Q' i R, R'. I teraz możemy połączyć te trzy punkty, prawda? One tworzą pewien nowy trójkąt, widzimy, trochę większy. Tak? No i może jeszcze zróbmy takie strzałki, prawda? Czyli tak, wektor to jest to, to przeszło na to, to przeszło tu, no a P przeszedł na P. No dobrze, czyli prawda, mamy jeden trójkąt, trzy punkty, powstał drugi trójkąt. I teraz pytanie jest takie, czy rzeczywiście to przekształcenie mogę stosować też do innych punktów, na przykład do punktów wewnątrz tego trójkąta. I wobec tego, czy punkty wewnątrz tego trójkąta przejdą na wewnątrz, na wnętrze tego większego trójkąta. I rzeczywiście tak jest. To troszkę wykracza poza zakres tego filmu, dlatego że to T jest obserwowaniem liniowym, czyli działając na sumę wektorów, prawda, to mnożenie działając na sumę to jest suma i wobec tego tutaj te wszystkie punkty wewnątrz tego trójkąta można zapisać jako sumy tych dwóch wektorów z pewnymi współczynnikami, no i wtedy teraz te punkty przechodzą na punkty wewnętrza tego trójkąta i odpowiednie boki przechodzą na odpowiednie boki, czyli na przykład wszystkie punkty tutaj z tego przechodzą na ten bok, wszystkie punkty z tego przechodzą na ten bok, no a wszystkie punkty z tego QR przechodzą na ten bok tutaj, to był o ten. No i teraz skoro trójkąty przechodzą na trójkąty, to oczywiście wielokąty przechodzą na wielokąty, dlatego że każdy wielokąt mogę podzielić na trójkąty, tak? Więc wystarczy, aby każdy trójkąt przechodził na odpowiedni trójkąt, to wielokąty też przechodzą na wielokąty. No i teraz możemy sobie wyobrazić zastosowanie tego rodzaju transformacji, no na przykład do zjawiska ruchu, czy też przekształcenia, zmiany kształtów różnych obiektów, prawda? Te transformacje właśnie możemy kodować za pomocą takich macierzy, no i używać na przykład w grafice komputerowej, prawda? Jeżeli dostatecznie szybko potrafimy mnożyć te macierze, no to możemy uzyskać takie efekty animacji.